Witam serdecznie, long term na giełdzie, na kanale Veto i przechodzimy do tematu odcinka. Ci wszyscy, którzy wypatrywali gdzieś za rogiem krachu, w końcu się doczekali. Ten krach taki klasyczny mamy w tej chwili na akcjach, uwaga, legalnej marihuany, czyli tego rynku konopi indyjskich, który jest rosnącym rynkiem. On w tej chwili oscyluje mniej więcej na 150 miliardów dolarów w tej chwili na całym świecie. Przewidywany wzrost jest aż do 272 miliardów w 2028 roku. Ten wzrost jest przewidywalny 20-25% nawet. W samych Stanach Zjednoczonych, wyobraźcie sobie, ten wzrost legalnej marihuany ma być około 24% do 66 miliardów dolarów w samych Stanach Zjednoczonych do 2025 roku. W Polsce lecznicza marihuana też, o czym mało się mówi, mało kto o tym wie, jest legalna, można w aptekach też te susze legalne kupić. Ale dobra, przechodźmy do meritum teraz. Aurora Cannabis to jest taka jedna z większych spółek kanadyjskich. Przechodzimy teraz na portal MarketWatch i zobaczycie tutaj taki news. Aurora Cannabis miała najgorszy dzień od ponad 5 lat. Wczoraj spadły akcje 16%. Słuchajcie, żeby było gorzej, to ja też popłynąłem, ja też tracę na tej spółce, bo zainwestowałem w nią niewielki kapitał, prawda? Tutaj powiedzmy sobie szczerze, no ale zawsze ból, prawda? Że tutaj już ponad 50% jest straty na tej pozycji. Pamiętajmy o zarządzaniu kapitałem, nigdy nie więcej niż 10% kapitału w jedną spółkę. To w przypadku jakichś genialnych podmiotów, gdzie jesteśmy pewni, no to tam do 20, a w takie niepewne biznesy to bym powiedział, że nawet nie więcej niż 5% kapitału. I ja tutaj nie więcej, zapewniam Was, nie więcej niż 5% kapitału wrzuciłem, tak zwanego zwiadowcę wysłałem, prawda, taką niewielką pozycję. Ale co się stało? Minus 16%, ale od szczytu z marca tego roku Aurora straciła już 77%. To jest, no, można powiedzieć, krach, prawda? Nieustanny spadek bez żadnej obrony, taki wodospad, to jest taki free fall mniej więcej, powstał na wykresie. I tu widzimy, że przychody obniżyły się o 24% w pierwszym kwartale roku obrotowego. Oni mają tak nietypowo, że ten trzeci ich to jest pierwszy no nasz trzeci to jest ich pierwszy kwartał, prawda? I tutaj widzimy wytłumaczenie. Prezes się tłumaczył tym, że nie ma dotarcia do klientów, to znaczy jest za mało sklepów. Oni nie nadążają za tym popytem, że mogliby rosnąć szybciej. 60% powiedzmy klientów kanadyjskich zadeklarowało chęć zakupu produktów z legalnej marihuany. Zresztą tam w październiku weszły nowe produkty, tak zwane edibles, czyli to wszystko, co można jeść też, jakieś lizaki z marihuaną, cukierki, gumy do żucia, napoje z marihuaną, to jest ogromny rynek, przecież nawet Coca-Cola była tym zainteresowana i wciąż są właśnie prowadzone rozmowy z Aurorą w tym temacie. Niestety to nie pomogło. Dlaczego? Bo tylko 10% populacji tej zainteresowanej właśnie zakupami tych produktów jest obsługiwana przez sklepy. Tutaj głównie chodzi o te fizyczne sklepy. Co ciekawe, właśnie jednak klienci wolą przyjść, sobie fizycznie kupić te produkty, nie zamawiać online z jakichś przyczyn. Tutaj też była konwersja długu 155 milionów kanadyjskich dolarów na akcje. I tego inwestorzy nigdy nie lubią, bo to zwiększa podaż akcji, prawda? Mniej więcej o 5-6% zwiększyła tę podaż. To było zaskoczenie dla rynku, no ale spadek tak duży, 16% jednego dnia wczoraj był co najwyżej zaskakujący i tutaj przejdziemy na kolejny wykres. Te trzy ostatnie dni panicznych spadków. No naprawdę dawno nie widziałem takiej paniki na jakimkolwiek aktywie. Akurat no, z przykrością stwierdzam, że posiadam w portfelu, tak jak już mówiłem, za niewielki kapitał. Mamy tutaj 14, to jest w czwartek, spadek o 7% ponad. Potem w piątek poprawka była minus 17. No i niestety wczoraj żadnej nadziei inwestorzy nie otrzymali z rynku minus 16%, ale z kolei widzimy tutaj bardzo wysokie obroty. No i jedyną przesłanką jest, no, za jakimś odbiciem jest to, że no jednak ktoś to odbiera, prawda? Jacyś zawodowcy liczą na to, że to jest właśnie przejściowa panika, kupują w myśl Warrena Buffetta, bądź chciwy, gdy inni się boją. To nie jest rekomendacja, ale być może jest to ten moment, bo widzimy wzmożone obroty
I no wiadomo, że jeżeli by się nie pojawili chętni na kupno, przynajmniej właśnie z zamiarem spekulacyjnym na odbicie, no to ten kurs by runął o więcej, o 50% i ten krach by przybrał formę jakiejś niekontrolowanej paniki już zupełnie. Natomiast tak jak tutaj już powiedziałem wcześniej, minus 80 prawie procent spadku od tego szczytu tutaj z marca. Kolejna spółka, która jest też znana z rynku marihuany, to jest Canopy Growth. I zobaczcie, że to, ten spadek Aurory nie jest odosobniony. Canopy Growth również przeżyła tutaj bardzo ciężkie chwile, przynajmniej akcjonariusze. Widzimy spadek z 50 dolarów do 14 i to jest również, jakby się umówiły te spółki, 76%, prawie 80% spadku od szczytu z tutaj z kolei szczyt miał z października 2018 roku. No i Kronos, no taka wielka trójka właśnie marihuanowego biznesu i niestety ta trójka popłynęła tutaj też również 80% spadku od szczytu z kolei z lutego tego roku. I to się wszystko stało tak naprawdę w tym roku, ten krach. Czyli wyobraźcie sobie spółki z branży bardzo rosnącej, gdzie przewidywalny wzrost całego tego tortu przychodów jest prognozowany na około 24% rocznie w samych Stanach Zjednoczonych do 66 miliardów, na całym świecie nawet blisko 300 miliardów w 2028 roku. W Polsce jest to już legalny biznes, jeżeli chodzi o tą marihuanę leczniczą. Czekamy na legalizację tej rekreacyjnej, ale też już nie jest tak karana, jak to jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, prawda? Tutaj też możemy powiedzieć sobie to jasno. Także jest krok w kierunku tej legalizacji. W New Jersey ma odbyć się referendum, głosowanie na temat legalizacji, właśnie tej pełnej legalizacji marihuany, również rekreacyjnej. Także no jest dużo przesłanek, że ten rynek jednak będzie rósł, że on jest perspektywiczny, a przecena jest niesamowita. Właśnie z czego ona wynika? To nie tylko pogarszające się wyniki, jeżeli chodzi o przychody, ale te zyski te spółki nie mają zysków właśnie. One jeszcze nie zarabiają, więc należy traktować jako startupy. W momencie, kiedy te zyski się nie pojawiają, a obietnice były, że w tym roku na przykład Aurora miała pokazać zysk, niestety nie będzie w tym roku i nie wiadomo, czy będzie w przyszłym roku zysk, prawda? No więc niecierpliwi inwestorzy uciekają. I ja bym porównał te spółki z branży marihuany do kryptowalut. Podobny też akcjonariat, dużo milenialsów, dużo osób takich zbuntowanych, antysystemowych właśnie kupowało. No i teraz na panice widzą, że są na stracie, uciekają, bo obawiają się tego samego, co było na kryptowalutach. I tutaj no niestety nic nie poradzimy. Dopóki się nie wysypią wszyscy, nie pozbędą się tych akcji, to będziemy mieli spadki. Być może to przesilenie nastąpiło właśnie i że tutaj proroczy będzie ten odcinek, że jakiś dołek tutaj wyznaczymy sobie. Kibicuję bardzo mocno, bo na Aurorze mam stratę ponad 50%, ale no, ta pozycja tak bardzo nie boli, bo tak jak powtarzam, już trzeci raz nie jest to duża pozycja. Także tyle, jeżeli chodzi o legalną marihuanę, no krach bardzo mocny, ale jak tutaj widzicie chociażby na wykresie Kronosa, no to powrócił kurs do poziomu początku kariery giełdowej, prawda? Czyli tutaj może być zwiastun na odbicie. A tak przy okazji wszystkie startupy dostały po tyłku ostatnio, no bo i Uber spadł bardzo mocno, ponad 50%. WeWork, taki startup, chciał wchodzić na giełdę po jakiejś niebotycznej wycenie, I niestety tam nie dowiózł jakichś obietnic, coś tam było nie tak i też kapitalizacja mocno spadła jeszcze przed wejściem na giełdę, bo miał jakieś chóre optymistyczne wyceny, przedstawiał, które chciał osiągnąć na giełdzie, niestety nic z tego nie wyniknęło. Kolejny temat, słuchajcie, bardzo głośny, to jest fundusz amerykański shortuje akcje JSW. Fundusz nazywa się Millennium International Management, tutaj widzicie newsa. Na strefie inwestorów widzimy tutaj taki headline: fundusz inwestycyjny z USA ma pozycję na spadek akcji JSW. I tutaj pokazali właśnie ten wykaz krótkiej sprzedaży. Ja sobie też przygotowałem aktualny, bo to jest news sprzed kilku dni, a ja mam tutaj aktualny ten wykaz. I widzimy tutaj na stronie KNF-u, jest pełna transparentność, pełna przejrzystość. Widzimy podmioty, które shortują polskie spółki. Jest Marshall Wace, podmiot z Londynu, który shortował CD Projekt, taka ciekawostka.
Shortował go tam od 140 poprzez te ceny 180 nawet do 200, nie chciał się wycofać, w tej chwili się już dawno wycofał na stracie. I to był przykład tego, że duży fundusz i profesjonaliści z Londynu czy z Nowego Jorku też się potrafią mylić. Natomiast nie mylili się w przypadku CCC, który shortują, widzimy. I tutaj pozycja krótka netto 0,6, to znaczy, że 0,6% całości akcji, które są w ogóle wyemitowane, oni shortują w przypadku CCC, prawda? I drugi fundusz, tutaj macie AQR, Capital Management, też shortuje CCC. No i wspomniany wcześniej Millennium International Management shortuje JSW, czyli gra na spadek Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którą ja pokazywałem jako ciekawy temat właśnie do zainteresowania się na kupno spekulacyjne. Więc tutaj mamy pojedynek, tak? Tutaj weszli profesjonaliści na ring ze mną, z amatorem, Millennium, zobaczymy co z tego wyjdzie. Akurat w przypadku CD Projektu ja miałem, nieskromnie powiem, rację, tak, i Marshall akurat przegrał korespondencyjny pojedynek, ale na Millennium może mieć rację, zobaczymy, tak, cały czas gra trwa, zaraz zobaczymy na wykresie, jak to wygląda. No i zobaczmy tutaj sobie na wykresie JSW. No to podobny krach jak w przypadku marihuany. Nie wiem, Jastrzębska Spółka Węglowa, widzę, że ma korelację ze spółkami marihuany legalnej z Kanady, Stanów, bo tutaj ze 100 zł spadli na 20, na 80%, ponad 70% wyprzedaży. I ja pokazywałem ten moment, prawda, tutaj widzicie, to jest taki klasyczny przykład sesji odwrotu, prawda, taki reversal. Bo po dużym spadku, kilkanaście procent pamiętam, że leciały akcje JSW, nastąpiło wyciągnięcie na bardzo dużym wolumenie i wyszedł kurs na plus. To jest symptom naprawdę siły, takiego podebrania przez duży kapitał. I wyobraźcie sobie tutaj po trzech sesjach wzrostowych, właśnie ten Millennium International Management ogłosił pozycję krótką na JSW, na razie zarabiają, na razie widzicie spadek. Ale ja bym tutaj nie panikował, bo naprawdę dla mnie kluczowym jest ten moment. Ten moment, kiedy podebrał duży kapitał i uważam, że właśnie ten kapitał jako paliwo decyduje o tym, kto wygra ten mecz czy ten pojedynek, bo to jest to paliwo, prawda? Bez tego nie ma wzrostów czy spadków. Także obserwujemy bardzo ciekawą rzecz. A druga sprawa, że czasami ludzie się podniecają tymi pozycjami krótkiej sprzedaży na stronie KNF-u, twierdząc, że jeżeli ktoś zajął pozycję, to on tylko obstawia ten spadek i tak krwiożerczo chce, żeby nastąpiły spadki. Natomiast często jest to po prostu zabezpieczenie pozycji. Taki inwestor z Londynu stwierdza, że kontrakty terminowe są dla niego mniej płynne jako zabezpieczenie, no bo można shortować też poprzez kontrakt terminowy. I wybiera po prostu akcje, bo krótka sprzedaż na akcjach polega na tym, że on pożycza od kogoś akcje JSW, sprzedaje na rynku i musi odkupić potem niżej, żeby zarobić, prawda? No i z drugiej strony też to powoduje popyt po pewnym czasie. Te 0,6% całości akcji on musi odkupić, więc kiedyś on będzie też stanowił popyt. Jak będzie zamykał pozycję, to on te pożyczone akcje, które musi instytucji finansowej oddać lub jakiemuś dużemu inwestorowi być może, to będzie musiał odkupić na rynku. To w ten sposób wygląda. I stwierdza, że obroty na JSW są na tyle płynne, na tyle dużo zawsze jest handlu na JSW, że to jest dla niego lepszy deal, lepsze rozwiązanie niż kontrakty terminowe, które właśnie nie charakteryzują się taką płynnością. Także ciekawe zjawisko, że właśnie dużo kapitału tutaj obstawia wzrosty, no bo kupiła akcję JSW bardzo nisko, bardzo po przecenionej cenie, a jeden fundusz się odważył shortować. Także bardzo ciekawa sytuacja. Teraz omówię kilka premier polskich gier, bo mówiłem, że te premiery w ostatnich okresach, w ostatnich miesiącach są nieudane. No i niestety ta zła pasa najwyraźniej trwa, no bo mieliśmy ostatnio tą premierę B-Simulator. To akurat nie jest najgorsza premiera jeszcze, która tutaj będę przedstawiał, ale no rozczarowujące oceny. Ja liczyłem na więcej, bo on dostaje 6 na 10, 7 na 10 od krytyków na razie. I to jest spółka Warsaw, która tak patriotycznie się nazwali, Warsaw, chociaż przez V, tak po łacińsku bardziej od Warsowi, Warsaw Game Studios. I widzimy, niestety, ale spadek to tak prawie jak spółka marihuanowa.
Tak, też gaming widzę polski w ostatnich czasach skorelowany jest ze spółkami legalnej marihuany. Nawet ktoś mi powiedział, że ja schudłem, bo jest bezcena na gamingu. Nie wiem, czy widzicie to, czy ja schudłem. Nie. Ja się cieszę, tak, ale akurat inwestuję dużo w CD Projekt, który ma szczyty historyczne, to tak mnie bardzo nie dotknęło. Ale faktycznie, Warsaw Games, tutaj inwestorzy nie mogą się cieszyć. Ja małą pozycję miałem, ale już uciekłem z Warszawy tutaj przed tą ostateczną wyceną. Nie chcę wchodzić w stratę, po prostu tutaj będę mówił o zasadach w kolejnym odcinku, o takich powiedzeniach giełdowych. Jedno z nich mówi, tnij stratę szybko, a pozwalaj zyskom rosnąć, prawda? Czyli jeżeli mam zysk na CD Projekcie, to pozwalam mu rosnąć, a jak mam stratę na Warszawie, to ja od razu ją ucinam, prawda? Jest taka zasada skutecznego inwestora i to też warto zapamiętać. No i widzimy, premiera była 14, w dzień premiery akurat jeszcze tutaj nic nie zapowiadało negatywnej reakcji, bo było 9%, no ale potem kolejny dzień w piątek już zrzut o 6%, w poniedziałek mamy zrzut o 10%, no i dzisiaj jakaś próba obrony kursu, ale minus 3%, więc nieciekawie to wygląda. Premiera, lekko mnie te oceny po prostu troszeczkę rozczarowały, liczyłem na więcej, że przynajmniej ósemki będą, dziewiątki być może u niektórych. Kolejne duże rozczarowanie to jest Moonlit. Taka spółka, która wyprodukowała na zlecenie innej spółki giełdowej, bo Ultimata, taką grę Deadliest Catch. To jest symulator poławiacza krabów na podstawie takiego serialu Discovery. Tak, tak, tego słynnego programu Discovery o poławiaczach krabów. To był bardzo popularny podobno serial właśnie taki dokumentalny. No i oni zrobili tą grę, no niestety ona rozczarowuje, już dawno nie jest tam w czołówce rankingu Steama. Pamiętajmy, że sprawdzamy na Global Steam Bestsellers, tam nie mogłem ostatnio znaleźć na początkowych stronach, więc no to jest kiepsko jak na taką grę o dosyć dużym budżecie, bo ponad jak na te małe spółki gamingowe ze stajni Playwaya, bo to jest też ze stajni Playwaya można powiedzieć spółka, ona kosztowała ponad 300 tysięcy, więc jedna z droższych w historii Ultimate'a w ogóle. Ale Moonlit ją robił i Moonlit miał 20% przychodów z niej, czy będzie miał. No i zobaczcie, w piątek tragedia, minus 20% na kursie, więc tutaj też ta korelacja ze spółkami marihuanowymi, widzę tutaj konopi legalnych. Z 8 zł na momentami 3, teraz jest odbicie, ale to jest no, po prostu rozpacz dla inwestorów, którzy wchodzili tutaj na górce po 7. czy 8, nie daj Boże, naprawdę nieciekawie to wygląda. No a sam Ultimate, który wydaje tę grę, bo on zlecił produkcji Moonlitowi, ale zobaczymy Ultimate, jak reaguje w ostatnim czasie. Przypomnę, premiera Deadliest Catcha była też w czwartek, tak jak B-Simulatora, razem wystartowali. Czwartek, ubiegły czwartek, 14 listopada. No widzimy, że Ultimate też tutaj po osiągnięciu szczytu historycznego na wykresie, teraz spójrzmy, na prawie 24 zł kosztował, teraz 18. I pół. No, ta premiera nieudana Deadliest Catch, no, taka największa w tym roku, nie pomaga. Także te, poza CD Projektem tak naprawdę i Playwayem, jako całość Playway, prawda, sobie dobrze radzi, no to praktycznie wszystkie spółki mają problemy gamingowe, mniejsze lub większe. 11bit też stracił ostatnio na wartości. Jakby cały sektor niekorzystnie wygląda w ostatnim czasie, ale na pocieszenie powiem, że to jest taka tradycyjna w ostatnich latach korekta jesienna. Jak spojrzymy na wykresy tych spółek gamingowych, to październik, listopad były korekty w ostatnich czasach i co ciekawe też CD Projekt tracił. W tym roku jako jedyny trzyma się nieźle. No i nie zapomnijmy, że Snajper wchodzi w piątek, 22 listopada. Mówiliśmy o tym, że prezes Tymiński sprzedał akcje o wartości 7 milionów ostatnio. To jest nietypowe przed premierą, żeby prezes sprzedawał akcje. Także zobaczymy, jak będzie wyglądała ta premiera, a zobaczmy na kurs, a jak wygląda przed premierą kondycja kursu. No widzimy tutaj też, można powiedzieć, mini kraszek taki z 12 spadek na, przy jakich 12? Złoty 20, co ja mówię, tak spojrzałem na szybko, złoty 20. No i spółka jest groszówką, słuchajcie, po tej sprzedaży przez prezesa. Ze złoty 20 na 80 groszy spadła, nawet przez moment na panice kurs wynosił 72 grosze tylko.
No i teraz wynosi co? No dzisiaj mamy znowu spadek minus 5, wynosi 84 grosze. Tak? Także w taką groszówkę, jak ktoś chce pospekulować, że jednak snajper zaskoczy pozytywnie w piątek 22, jak najbardziej, ale ze stop lossem tutaj koniecznie trzeba sobie gdzieś określić, czy na 79 groszach, czy poniżej tego dołka w ogóle, na dołek był 70, ja dobrze patrzę, jeszcze raz się upewnię, dołek był na 72 groszach, przepraszam, czyli na 71 groszach by należało teraz stop lossa bezwzględnie ustawić, jeżeli ktoś chce pograć pod premierę tej gry Sniper Ghost Warrior Contract, przypomnę, już nadchodzący piątek. Oby przełamał tą niekorzystną passę, bo ostatnio naprawdę co premiera to rozczarowanie, to niemalże wtopa. Miejmy nadzieję, że Cyberpunk nie rozczaruje 16 kwietnia przyszłego roku. Trzymajmy kciuki, żeby CD Projekt uratował, można powiedzieć, honor polskiego gamingu w ostatnim czasie, bo to nieciekawie wygląda, powiem szczerze. Tak poza właśnie Playwayem samym, jeszcze pokażę na koniec Playwaya wykres jako tego, można powiedzieć, funduszu gamingowego, który zrzesza ponad 40 podmiotów. On nie wygląda źle, prawda? Jest blisko szczytów historycznych, no ale też, powiedzmy sobie szczerze, przechodził ostatnio korektę. Także czekamy jeszcze na taką ostatnią, najważniejszą premierę w tym roku, czyli na Snipera Ghost Warrior Contracts w piątek 22 listopada, a potem już Cyberpunk i wyczekiwanie tej mega premiery 16 kwietnia w przyszłym roku. Z inwestorskim pozdrowieniem, Albert Longterm Rokicki.